Witam, ja jestem Zanek, to jest Civilization 5 z dodatkiem Brave New World. Postanowiłem nagrać kolejną serię z OCC, czyli One City Challenge. Tym razem zagram sobie single playera, ponieważ nie znalazłem żadnych chętnych osób do grania w multiku. Fred nie miał czasu, inni też nie mieli zbytnio czasu, więc postanowiłem sobie nagrać single playera, właśnie to OCC, które tak nieciekawie zbytnio mi poszło w tej pierwszej, powiedzmy, w pierwszej potyczce z Fredem. Może jeszcze do tego wrócimy z Fredem, zobaczymy, nie wiem, czy on będzie miał czas, czy też nie, czy będzie miał chęci, zobaczymy. Ja sobie postanowiłem nagrać kolejny odcineczek, gram, Boże... Gram Miami oczywiście, bo wydaje się, że to jest najlepsza cywilizacja do grania tego OCC. Gram na Pangei, duża mapa, poziom trudności 5, czyli król. Jest tylko jedna możliwość zwycięstwa, jest to zwycięstwo naukowe, czyli AI będzie się musiało trochę postarać. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Taka mapka mi się wygenerowała, może sporo surowców, nie ma z kolei dużo do jedzenia może. Jakieś pustynie są. Może przejść sobie tutaj. Jakbym przeszedł, tu jest tundra jeszcze jakaś. Przejdziemy sobie tu, trochę mało lasów też jest. Dobra, założyłem miasto tutaj. Polenkę. Dobra. No i teraz tak, co by to pójść? Oszczepnika sobie zafundować, coś innego. Pomnik. Zwiadowcę. Na początek... Ciekawa opcja. Dobra, zobaczmy tego zwiadowcę. Na dzień dobry... na dzień dobry garcarstwo chyba. Spichlerz, piramida. Seriously? Mogę zbudować piramidę? Ale fajnie. No dobra, to ciśniemy. Ta piramida wydaje się dość ciekawa. Daje plus 2 na nauki, 2 punkty wiary, lol. Jest chyba zamiast tej świątyni w sumie chyba. Okej. Okay. Mamy ruiny. Czy co, zamiast to jest chyba zastępstwo kaplicy? 70 sztuk złota, no super partia. Dobra, ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużo barbów tutaj. Oczywiście, no, zbyt dużo barbów nie będzie, już jest obóz barbów. Więc świetnie. No i co zrobić? Mam tonę, kurczę. Tonę miedzi. Szkoda, że nie mam, kurczę, blada czegoś takiego jak jedzenie. Ponieważ mam same... No mam sporo równin, łąk tak naprawdę, więc... więc kurczę blada, no... Będzie można wybudować tu farmę, ale niestety nie ma takich czysto surowców dających żywność, typu jakaś pszenica, jakieś bydło, cokolwiek. Dobra, co my odkryliśmy? Coś takiego, tutaj chyba mapę odkryłem. Okej, okay. To lecimy z tych ruin. Jakaś mapa podskoczyła tutaj. Widzę mniej więcej, co się dzieje. Kuala Lumpur. No i tak, przyjmiemy sobie tradycję oczywiście. Dzień dobry. Tutaj... تحياتي انا رمسي سيدنا انني تكسيد حي لمصر اب وام جميع الحضر no dobra, na razie do widzenia, bo i tak nic ciekawego pewnie z nim nie załatwię. Pytanie, co za Ramzes ma, czy Ramzes ma jakieś ciekawe ziemie? Kurczę, ma cukier skubany. Tu by warto było zwiedzić te ruiny. Teraz tak. Czy ja chcę iść po pismo i wielką bibliotekę? Pewnie i tak nie dam rady tego zrobić. Więc ja bym, szczerze mówiąc, szybko kulnął się po matematykę i wiszące ogrody. Jest 17 tur, chociaż w sumie może jeszcze górnictwo zrobię. Mam góry, mam góry, mam miedź. Dobra, zróbmy szybko to górnictwo. Założono panteon. Populacja się zwiększa, obóz barbów odkryty. Świetne. Czy barbarzyńskich obozów? Dobra, barbarzyńskie obozy mi się jakieś gdzieś ujawniły, czyli dostałem kolejny fragment mapy. A tak, tymi gośćmi tutaj się przekulamy. Tych wycofam do miasta. Co teraz? Spichlerz, robotnika.
8 tur, spichlerz. Dobra, pójdźmy w spichlerz. 7 turek mi to zajmie. Tak, plus 15% po co budowy cudów, czy to... Chyba cudaki. Że 10 mieszkańców miasta, fajnie. Dobra. No nic, 2 tury do górnictwa. To górnictwo mi się przyda tak naprawdę do czegokolwiek. Przyda, tylko problem w tym, że mogę wycinać lasy, a tak naprawdę tych lasów dużo tutaj nie ma, więc tej produkcji specjalnie takiej dodatkowej dużo nie będzie. Trochę szkoda. Dobra, jest górnictwo. Są barbusie, pełen wypas. Dobra, tu się sfortyfikujemy, a najlepiej to chyba tutaj, za rzeką. Teraz tak. Kalendarz. W sumie miałbym, kurczę, 8 tur do kalendarza. Chyba pocisnę najpierw tą matematykę szybko, żeby zrobić te wiszące ogrody. Tutaj tak, tu kopalnię będę mógł zbudować, tu kopalnię. W sumie mam bydło, dobra. Z hodowlę zwierząt sobie zrobimy. Dobra, nie będzie ta hodowla zwierząt szybko. Innej opcji i tak nie ma, żeby dojść do matematyki. Dobra, wy się tutaj fortyfikujcie. Zobaczymy co te... Boże, chyba mogą ich ostrzelać. Dobra. Przeszedł skubaniec. Okej, okay, Hongkong. Zapewnimy im ochronę. Spoko. Teby. Kuala Lumpur. Do Kuala Lumpur jeszcze sobie podejdę. A na razie ostrzelamy typów. Przeatakujemy. No i teraz następną turę można ogłosić. Ambasada za 1 gold na turę. No, całkiem spoko. Deal. Dobra, to chyba im podziękuję za chwilę. No to wygląda. Dobra. Gdzie jest? W 10 miejscu. Ludzie o najbardziej, o najostrzejszych kijach. Świetne. Dobra, panie, wbijamy tutaj. Tutaj. A tutaj tak, w trudnym terenie, no to chyba w otwartym terenie, bo tutaj tak naprawdę tego trudnego terenu tu dużo nie ma. Damy sobie to, produkcja, piramidy. To robotnik, tak na szybkości. Dobra, tutaj zioma leczymy. Dobrze jest to rzeka, bo tak będę sobie mógł tutaj ustawić jednostki, a w sumie są konie, więc nie jest najgorsza ta mapka. Jakieś żywność będzie, z farm, jest bydło, są konie, tu jeszcze jakąś plantację się wybuduje. No i 3 złoża miedzi, którą będę mógł w sumie handlować. Tym kamieniem też. Więc nie będzie najgorzej chyba. Pytanie tylko, czy ten kurczę typek z Egiptu będzie, czy Ramzes będzie agresywny jakiś, czy nie. Bez rozkazów. Jak miło, szkoda tylko, że on za chwilę mi zajmie te ruiny. Ekstra. Dobra. Wy tu się fortyfikujcie, 5 tur do robotnika. Panteon, no jakiś panteon by mi się przydał. Ucznictwo. Kuala Lumpur. To jest handlowe, a to jest jakie? To jest chyba wojskowe, tak? Czy kulturowe? No come on, co jest? 15 sztuk złota, srebro, kulturowe, tak. To jest kulturowe miasto. Dobra, to zapewnimy im ochronę. Miodzio i lecimy dalej. Okej, okay. Kuala Lumpur sobie poradziło.
Teraz tak, mamy robotnika. Więc w sumie wypadałoby chyba zbudować farmę na początek. I piramidę. Zróbmy sobie piramidę, żeby była jakaś, kurczę, wiara. Nie będę szedł w te cudaki początkowe, tylko pójdę bezpośrednio do wiszących ogrodów, bo to wydaje się najlepszą opcją w takim OCC niż bawienie się w jakieś, kurczę, świątynie Artemidy. Jest trochę bez sensu. Jakaś karawana tu już śmiga? Koło, okej. Produkcja, młyn wodny, no spoko, młyn wodny. Dobra. Założono Panteon. 6 tur do matematyki. Mamy faremkę? Mamy. To fajnie. To teraz zapraszam na górę i budujemy jakąś kopalnię. O, czy tu mam barbów z tej strony? Dobra, nawiążemy z niej współpracę. Może być, może z tego jakiś sojusznik całkiem fajny będzie z tego Egiptu. A tutaj kopalnia. Legalizm. Kulturalny w czterech pierwszych miastach, ekstra. I bizony są, miodzio. Troszkę tutaj moi, kurczę, zwiadowcy zostali obici przez barbów. No i fajnie, splądrowano szlak handlowy, jak fajnie. Okej. Plus dwa wiary jest, jakiś panteon by się przydał, nie powiem. Łucznice, to fajnie. Barbów tutaj więcej nie było. O, że tu mam obóz pod samym nosem po prostu. Przydałoby się coś z tym zrobić. Dobra. Wykształceni ludzie są na 10 miejscu, świetnie. No nie wierzę, Chryste. Ile tego bydła mi tu atakuje. Tak, tych chyba wycofam tu. A najlepiej to chyba tu. No nic, z tym zwiadowcą trzeba będzie się jakoś bronić. Bo nie widzę innej opcji. O, teraz tak, tych gości tutaj oklepiemy. To się przyda. Panteon, dobra, produkujemy. Co by to produkować? Oszczepnik, karawana, wojownik. Majowie oszczepników mogą produkować sobie. Siła 8, oszczepnik, siła strzału 7, zasięg 2. No dobra, nie będzie oszczepnik, jedna tura do matematyki. Już tak, zwiadowca awansował. Albo go wyleczę, albo dam mu to. Powinien przeżyć ten atak. Więc tak, tych gości wkulamy tu. No i teraz Panteon. I co tu wybrać? Mam raz, dwa, trzy złoża miedzi. Teraz wiem, że coś tu z miedzi fajnego było. Z miedzią związane. Plus jeden wiarę za każde źródło miedzi, żelaza i soli. No, mogę wiarę mieć za miedź. Czy ja chcę mieć tą wiarę? A, czy po prostu wziąć tam 30... Coś takiego, czy po prostu chcę mieć tą obronę, czy to tego już nie ma? Bóg wojny... No i co, wezmę sobie figurki. Złoto i srebro. Wiara z cudów natury, z klejnotów i pereł. Źródło miedzi. Plus jeden wiara za każde źródło miedzi, żelaza i soli. Osadzenie szybsze, powiększanie się granic, to niespecjalnie. A boże, to plus 15% produkcji podczas budowy z cudów starożytnych i klasycznych. To też nie najgorsze jest chyba. Już nie wiem, ta religia mnie kusi trochę.
plus jeden wiary za każde źródło miedzi, żelaza i soli. Matka Ziemia. Dobra, niech będzie. Matka Ziemia. Let's go. Panteon jest. Lecimy dalej. Kopalnia tu już jest założona, to miodziu. Okej. Okay. Matematyka. Dobra, ten typ mi tu wbił na moją fantastyczną plantację, farmę. Przydałoby się go pozbyć. Przydałoby się go pozbyć stąd. Teraz tak, to można pójść w murarstwo szybko. Pyk. I lecimy dalej. Dobra. Jest to szczepnik. To tak, dajemy oszczepnika. Tych gości tu. Oszczepnika tu. Czy on może coś oszczalać? Tymi oszczepami? Tak chyba niespecjalnie. A, dobra. Ten a tutaj tak. Wiszące ogrody, 13 tur. No, panie, teraz będzie wielki test po prostu. Czy się uda je zbudować, czy nie. 11 tur. Plus 2 żywności. Dobra. Lecimy. To niech, która jest godzina. A, jeszcze. Teraz tak, ci goście. Wycofamy ich tu. Tych można strzelać. Żegnam. Fortyfikacja, czy ich mogę zabić? Wygląda na to, że tak. Przez rzekę i na wzgórzu. Ale udało się. Problem w tym, że ten może mnie tu zaatakować. Może czy nie może? Że to będzie strefa kontroli, no i zobaczę. Trochę głupio by było stracić tych, kurczę, zwiadowców, bo się teraz przydadzą do ochrony. Do ochrony mojej kopalni się przydadzą. Więc teraz tak. Robotników damy tu. Tych gości tu i jeszcze ich obrzucimy oszczepami. Wszystko. No nic. Nie udało się ich upolować. Co zrobić? Jeszcze nie w tej turze. 9 tur do wiszących ogrodów, okej. Dobra, jest murarstwo, miodzio. Teraz tak, oszczepnicy i ich tutaj oklepiemy. Żegnam. Okej, okay, panowie robotnicy. Może tutaj lepiej ich wysłać. Teraz na te konie. Dobra, ci się fortyfikują. Teraz tak, chyba kalendarz. Filozofia, teologia. No teologię wypadałoby zrobić tak dość szybko. A ile potrzebuje służby cywilnej? No, służba cywilna to też jest niezła opcja. Dobra, to będę ten kalendarz. Egipt sobie zafundował Memphis, no to fajnie. Tych można fortyfikować. Tych też. Let's go. Piramidy, wielka biblioteka. No i tyle. Najważniejsze, że nikt wiszących ogrodów jeszcze nie budował. Koniec Danina Dramzesa. To już 25 tur minęło? Ekstra. Dobra, wielka biblia. Takie tam. Panteon założony. Dobra. Nie wiem, czy nie wybudować drugiego robotnika. Rzekę, tych tutaj. W sumie tak, nie budują tutaj, kurczę, blada ten kamieniołom. Jeśli tutaj nie mogą wybudować zagrody. Okej, okay, kalendarz, teraz tak.
badania. To co, filozofia i teologia, czy służba cywilna, która daje mi więcej żywności z farm? Żegluga, optyka, to tak niespecjalnie mi się przyda do czegokolwiek. Tutaj pismo jeszcze. Okej, zróbmy to pismo. Cztery tury do wiszących ogrodów. Jak je wybuduję, to będzie nieźle. Dobra. Tu coś takiego. Skończymy budować tą zagrodę na koniach i lecimy dalej. Trzy tury do wiszących ogrodów. Na tymi się zwijamy, ci dostali awans. To teraz tak, na otwartym terenie. No niech się tu fortyfikują. Tutaj znowu jakiś łuczników mi zespawnowało barbarzyńskich, a to super. O Boże, czyszę ci te typy, którzy kurczę rzucają toporami. No dobra, to trzeba ich trochę tak oklepać. Sobie nie porzucają. Tyle w temacie. Tak, najpierw jeszcze obijamy ich zwiadowcami. Okej. No i teraz dobijemy wojownikami. Żegnam. I jedna tura do wiszących ogrodów. Nice. Mi troszkę przyspieszy wszystko. Ha! Sam wiszący ogrod. Miodzio. Dobra, pismo. Teraz tutaj wbijamy, kończymy budowę. Kończymy budowę kamieniołomu. Tutaj tak, szturm 2. Ochronę przed ostrzałem może mu dać? Nie, myślę, że dam mu szturm 2. Na otwartym terenie. I tyle. Ci tutaj do obrony dostaną dodatkowy bonus i miodzio. Teraz tak, mauzoleum czy Stonehenge? W sumie wybudowałbym sobie to mauzoleum. 8 turek. Mam 2 razy kamień, więc to zawsze będzie coś. Pytanie tylko, która jest godzina. A jeszcze 5 minut i można skończyć ten pierwszy odcinek. Więc tak, nacisk na produkcję cały czas ma być. No niech będzie. Więc tak, czy oni skończą budować ten? Jeszcze nie w tej turze, ekstra. Czy miałem sobie dodatkowy ustrój? Nie, plus 1 złota, minus 1 niezadowolenia dla każdych 2 obywateli stolicy, albo plus 10 do rozwoju. To najpierw damy sobie rozwój. Plus 10% i 2 żywności stolicy. No i grubo. 6 zadowolenia na razie mi styknie. Dobra, czy ja chcę ich przesłać tutaj na razie? Niech idą. Zobaczymy, co się wydarzy. Filozofia 12 tur, no spoko. Wielka Akademia, najbardziej postępowi ludzie świata. No proszę, już jestem trzeci. Nice. Problem tylko w tym, że mnie tutaj jakieś kurcze hordy barbarzyńskich łuczników atakują. Dobra, tych prześlemy tu. Ich tutaj, trzeba się nimi w końcu zająć, bo będą mnie tu męczyć i męczyć. Jak to wygląda? O Boże, serio? Nie wygląda to najlepiej. Dobra, wpierdziel dostali konkretne. Teraz tak, tych jeszcze można zaatakować tymi zwiadowcami. Okej. Okay. Pytanie, czy moi kurcze wojownicy przeżyją? Parteon. Przydałoby się, żeby przeżyli.
zwiadowcy, tutaj też zwiadowca dostanie strzała. Ej, no serio, jeszcze jeden mi tu spawnuje się? Chryste. To będzie rebus konkretny, co tu zrobić. Zwiadowców trzeba wycofać. Dobra, pytanie tylko, kogo zaatakują ci łucznicy? I czy oni będą mogli zaatakować mi tutaj przez te góry moich wojowników? Bo jeśli tak, to może być nieciekawie. Dobra, atakują tych. Ekstra. Po prostu wypas. Tych trzeba leczyć, a tych trzeba wycofać, a tych trzeba zaatakować po prostu. Dobra, jedna tura do mauzoleum, więc będzie można wyprodukować jakąś jednostkę wojskową, bo naprawdę tutaj się robi niezła rzeźnia z tymi barbami. Jest! I mauzoleum w Halikarnasie. Więc tak, tych tutaj ostrzelamy. Serio. Mur, zakład kamieniarski, Stonehenge. Katapulta, szczepnicy, wojownicy. Dobra, to zapraszam wojowników chyba. Dobra, hajs się zgadza, hajs się zgadza. Tu jest wiara. Teraz ja bym chciał kupić sobie. Na pewno to będzie dodatkowa wiara. Produkcja i złoto. Fajne tłumy. Nie powiem. Dobra, to przerzucimy tu. Tych tu. To tu. Okej. Okay. Teraz tak, tych gości tutaj damy na pewno. No i następna tura. Złoto 30. Czy on zwariował? Przyjaźń. No, to co zrobić? Pogódźcie się z tym. Pytanie tylko, czy ten typ nie będzie jakiś agresywny za chwilę. Nie, no ten spawn po prostu tych barbów to jest trochę masakryczne. Dobra, coś takiego. Teraz pytanie, czy moi zwiadowcy przeżyją. A jak nie przeżyją, to ich stąd wycofam, to z kolei mi splądrują barby moją kopalnię, więc świetnie. Cofać ich stąd? Nie. Dobra, wycofam, bo to wolę nie stracić tej jednostki. Lepiej niech splądrują mi tą kopalnię. Pytanie, czy oni przeżyją tutaj? No powinni przeżyć. Dobra, są na kopalni. Można ich pocisnąć. Pociśniemy ich tymi, kurczę, wojownikami. Pytanie, czy się uda ich pocisnąć. Niestety, nie do końca. Więc tak, czy oni będą mogli w stanie zaatakować? Będą w stanie zaatakować ich, tylko czy przeżyją? Dobra, atakujemy ich. Przynajmniej nie splądruje mi typek tej kopalni. Miodzio. Wybroniłem ją. Tych też pokonałem, nice. Okej, okay, produkcja. Co teraz w takim razie? Mamy wojownika dodatkowego, karawanę można wysłać, biblioteka, Stonehenge. Ja bym sobie poszedł w ten Stonehenge tak szybko. Filozofia, 7 tur. Chyba, że dać sobie spokój ze Stonehenge'em, bo wiarę w sumie mam. A, chyba dam sobie spokój. Boże, nie, Stonehenge, Chryste. Czemu następna tura miałem przełączyć na bibliotekę? 4 tury do filozofii, po prostu bym se wyrocznie wybudował i tyle. Dobra, tych ziomów wycofamy. Tych się podmieni tutaj. A wybudujcie bibliotekę. Stonehenge. Damy sobie spokój ze Stonehenge'em. Chociaż wiara by się przydała nam jakaś zawsze.
Więc tak, robotnik wybudował swój niesamowity kamieniołom. Gdzie ich puścić? Czy tu na kopalniach są ludzie? Są. Dobra. Pójdziemy na tę kopalnię miedzi. Znaczy na tą miedź i wybudujemy tę kopalnię. Ale w sumie to wszystko w następnym odcinku, bo w tym trzeba będzie powoli kończyć. Więc dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. To będzie taka szybka seria, tak mi się wydaje. Już mamy 800 rok przed naszą erą. Więc to pójdzie dość szybko. Jedno miasto, nie ma dużo zarządzania. Pytanie, czy będą tylko jakieś wojny, czy coś w tym stylu. Nie wiem, może w 10 odcinkach się powinienem zmieścić, więc myślę, że to będzie taka miniseria, powiedzmy, ale dość ciekawe, bo ja lubię grać OCC i OCC jest dość ciekawe. W piątce dużo nie grałem, ale no, wypadałoby się trochę poduczyć, czy też nabrać jakieś kurcze umiejętności i trochę pograć te OCC. Dobra, będę kończył, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.